Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Transdimensional One. Powracamy do C-Sharpowej Aurory, naszej kampanii Spirala Zagłady. Moi drodzy, Ziemia coraz bardziej bliża się do swojej rodzimej gwiazdy, a w poprzednich odcinkach ukończyliśmy nasze pierwsze okręty militarne zdolne do związania walką wroga na dość znaczący dystans, około 70 milionów kilometrów przy użyciu broni rakietowej. Skończyliśmy je projektować, a one jeszcze nie zostały skończone, jeżeli chodzi o ich konstrukcję. Zostały zaprojektowane dla nich rakiety. Zajęło to nam 4 odcinki i muszę przyznać, że jest to na ten moment dość prymitywne rozwiązanie. Będziemy chcieli nowe generacje takich okrętów militarnych, a najprawdopodobniej dość gęsto i często z siebie wypluwać w niedługiej przyszłości. A jak my stoimy tutaj? Wow. No tak. I dodatkowo jeszcze opracowaliśmy nową generację wyrzutni. Zastanawiam się, czy będę chciał. Najprawdopodobniej wstrzymam się z wrzucaniem po prostu nowych wyrzutni. To co zrobimy, to zaczekamy. Myślałem, że opracowaliśmy jakąś technologię, ale nie. To nam naukowiec zmarł. Niestety, są śmiertelni tak samo jak my. Więc co jakiś czas trzeba. O, nie mamy już żadnego logistyka. Musimy kogoś na logistyka przerobić. Dlatego dobrze jest mieć, jeżeli już chcemy maksymalizować to, jak naukę czynimy, dobrze jest mieć oczywiście jednego naukowca, co najmniej jednego naukowca z jednym laboratorium w każdej domenie, zawsze aktywnego. Jak widzicie, jeżeli już gra kilkadziesiąt, prawda, lat w świecie przedstawionym trwała, to warto już zacząć myśleć o tym, żeby mieć co najmniej, prawda, dwóch naukowców z każdej domeny. Jednego młodego, jednego starego. A co my tutaj mamy? Systemy obrony, church. Jakich naukowców mamy dość dużo? Sensorów. Ok. I ty. A, ty jesteś w wieku 45 lat. Tak nie do końca. Też. O, ty niedawno przybyłeś do nas. Jesteś niecierpliwym entuzjastą gier wojennych. Alice Holland. Czyli to będzie pierwszy. Chyba przydzielony naukowiec nie pochodzenia polskiego. Pamiętacie, na początku w grze stworzyliśmy sobie wszystkie postacie pochodzenia polskiego, a z początkiem gry, z pierwszym dniem gry, dodaliśmy 33% pochodzenia angielskiego, 33% pochodzenia japońskiego. Alice Holland, ok, czyli ciebie po pierwsze trzeba zmienić. Gdzie to było? Zmień pole, tak. Ty od tej pory, Alice, zajmujesz się logistyką. Musimy wrócić tu. Tu. Vesta, prawda? Tak, Vesta. I logistyka. I pyk. Alice Holland, proszę bardzo. Pyk, 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 pyk. To dość długo zajmie. Bo nie masz żadnego bonusu. Czy jak widzicie, jest sobie prawie o połowę wolniejsza od pozostałych. Czy właściwie po prostu o połowę wolniejsza, bez bardzo małej, bardzo malutkiego końca. O połowę bez 4% wolniejsza. Ok. Dość nieprzyjemny początek naszego dzisiejszego nagrania, prawda, dla naszych postaci w świecie przedstawionym. Jest to pierwszy oficer, czy też... Wow, zobaczcie, i następny zginął. Coś im chyba nie odpowiada, pracowanie w tych warunkach mikrograwitacyjnych. I w wypadkach, cudzysłowie, giną.
Czyżby to był sabotaż? Ponieważ pamiętajcie, że kolonie niskograwitacyjne są zarządzane głównie przez Radę Handlową, tak jak ustaliliśmy, a Rada Handlowa jest niezależną podorganizacją w naszej Radzie Planetarnej względem konglomeratu Orzeł i Ryu Industries, gdzie konglomerat i Ryu zdecydowali się dość ściśle współpracować, prawda, w celu militaryzacji tego układu planetarnego i obrony ludzkości. Co sądzicie na temat tego, jakie są ich prawdziwe motywy? Możecie dyskutować na przykład w komentarzach. Ale wiecie, że prawda, z historii doskonale wiemy, że jeżeli mamy już lobby przemysłowe, to ono dziwnym trafem zawsze znajdzie sobie jakiegoś oponenta. I zawsze jest ono zupełnie w 100% niezbędne i bardzo istotne i zżerające większość budżetu. Zupełnym przypadkiem, prawda? Zupełnym przypadkiem zawsze jakiś wróg się znajdzie. Jeżeli dobrze poszukasz, zawsze coś znajdziesz. Okej. Okay. To był Main Engineering i to powinna być logistyka też? Nie. To były chyba sensory, prawda? Tak. Nie skojarzylibyście od razu, prawda, że główna jednostka inżynieryjna powinna... A, dobra. W systemach kontroli. To się częściowo wszystko prawie być może troszeczkę... Nawet kiedyś zdarzało się być adekwatnym. I patrzcie, kolejny przypadek, w którym nie mamy już specjalisty odpowiedniego i musimy przydzielić specjalistę z zerowym bonusem. Myślę, że to będzie ten moment, w którym powinienem zdjąć garść laboratorii na naszym głównym świecie i zacząć przydzielać po prostu pojedynczych liderów, żeby przynajmniej oni się troszeczkę ćwiczyli. I na przykład szybkość wydobywania. To możemy sprzedać, prawda, że jest to niezbędne, ponieważ w innym przypadku zaczną kończyć się nam zapasy. Czy co jeszcze? Biologia mnie nie interesuje, ponieważ w biologii niestety na ten moment w C-Sharpowej wersji nie został zaimplementowany aspekt możliwości tworzenia nowych ras, modyfikacji parametrów ras. Power and proportion, missiles, logistic, ground combat. O właśnie, tutaj nic nie badaliśmy. Jak widzicie, tych technologii jest dość dużo. I szczerze mówiąc, nie jestem do końca przekonany, co by było dla nas tutaj najistotniejsze. Możliwość atakowania innych okrętów kosmicznych przy użyciu, znaczy próba przejęcia innych okrętów kosmicznych przy użyciu sił, prawda, no wtedy nie lądowych, po prostu przy użyciu abordażu. Jest tutaj naprawdę dużo, dużo, dużo opcji. Nie wiem, możemy opracować na ten moment ciężkie pojazdy. Oczywiście jest to antyteza tego, co mówiłem, bo możliwość abordażu posiada tylko piechota, jeżeli się nie mylę. Logistyka. Okej, no to w każdej domenie chyba co najmniej jednego naukowca mamy. Oczywiście powinien był wybierać młodszych naukowców, prawda, żeby oni podbijali sobie umiejętności, bo nie chodzi o to, żeby maksymalizować teraz efekt badania tych technologii, tylko żeby w przyszłości mieć wystarczająco wyszkoloną, kompetentną kadrę, prawda, osób zajmujących się danymi domenami. Okej, okay, kolejny zasób został na Ziemi wyczerpany. Na Marsie skończyliśmy produkcję kopalni.
Wiecie co? Wydaje mi się, że te kopalnie jak najbardziej możemy tutaj zaprzestać produkować i zamiast tego spróbuję wybudować jeszcze 20 laboratorii badawczych. A oczywiście, tak jak byłem pewien, mamy już za mało pracowników tutaj, ale tym aż tak bardzo się nie przejmujemy, ponieważ mamy wystarczającą ilość pracowników na Merkurym, na Ganymedę, więc będziemy w stanie tym się pobawić. Ok. To co zrobimy, to powiemy, że z Marsa ja bym poprosił o zabranie, moi drodzy, około, nie tutaj, poprosiłbym o zabranie 50, powiedzmy 50 konstrukcyjnych fabryk. I na Merkurym 50 konstrukcyjnych fabryk. Oczywiście to nie wystarczy samo z siebie. Dodatkowo chcemy zabrać wszystkie centra finansowe, 161 centrów finansowych, przewieźć je również dalej. Finansowe centra, dodaj 150 powiedzmy, pyk. Ganymedę przyjmie. A, tutaj, dobra. 150, ok. I na Ganymedę będziemy też chcieli w przyszłości zacząć przewozić, moi drodzy, laboratoria badawcze. Na ten moment to, co ja tutaj zrobiłem, powinno wystarczyć, bo to nam zwolni tak. 8. Około 10 milionów miejsc pracy na Marsie, odrobinkę mniej chyba, ale coś w tą stronę. Dodatkowo będziemy chcieli stworzyć oczywiście kolonię, na razie tylko na papierze, na Wenus. I będziemy chcieli stworzyć nasze pierwsze kolonie na Kalisto, Io i na Europie. I proces będzie taki sam. Najpierw wysyłamy, zaczynamy z Ganymedę przesyłać, w tym przypadku z Ganymedę, prawda, przesyłać infrastrukturę na Kalisto. Przesyłamy wszystkie nasze, przesyłamy wówczas wszystkie, moi drodzy, nasze terraformery, oprócz na przykład jednego. I terraformujemy, prawda, temperaturę, oddajemy tlen, dodajemy wodę i te wszystkie księżyce Jowisza będziemy chcieli, aby nadawały się do zamieszkania w przyszłości. Pamiętajcie, na ten moment, pomimo tego, że wielu z Was wie, jak działa mechaniki gry, na ten moment w naszym świecie przedstawionym nasza rada planetarna, naprawdę nasza ludzkość, zwyczajnie nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wygląda, że w tym uniwersum przedstawionym istnieje możliwość podróży szybciej od prędkości światła. Oni zwyczajnie nie mają zupełnie żadnego kontekstu dla tej wiedzy. Według ich prywatnego osądu, prawda, na podstawie tych informacji, które aktywnie posiadają, to jedyna droga dla nich to stworzenie, co jest niemożliwe w silniku gry, to stworzenie statków pokoleniowych, prawda, i podświetlnie wysłanie ich do innych układów planetarnych. Tego nie możemy zrobić wewnątrz silnika gry. I wszystko się w najbliższych odcinkach wyjaśni, jak to faktycznie będzie wyglądało. Ok. Flota holownicza. Udaj się na Marsa i uzupełni paliwo, ponieważ będziesz niedługo potrzebny.
Okej. I Ganimede przestała dodawać wodę do atmosfery, ponieważ mamy bardzo dużo wody w stanie gazowym, a ta woda dość powoli osiada. Wiesz co? Dodaj do 0,3 jednostek. Czyli jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak teraz Ganimede wygląda. Jeżeli mielibyśmy w atmosferze, jeżeli 12% naszej atmosfery stanowiłaby para wodna, wydaje mi się, przy tak niskiej temperaturze, całą planetę powinna teraz owiewać głęboka, gęsta mgła. Co wy sądzicie? Jak sądzicie, jak to powinno wyglądać? Taka bardzo, bardzo gęsta mgła, której towarzyszyłyby bardzo gwałtowne ulewy, moim zdaniem, z giodobiciem. I ta atmosfera nie jest również gęstsza niż ta na Ziemi. Kolejny poziom badań. Nie, to byłeś ty. Nie, to byłeś ty. Teraz dobrze kliknąłem. Szybkość śledzenia, to jesteś ty i ty. I przydzielaj nowe laboratoria tutaj. Mamy coraz więcej platform do obserwacji głębokiej przestrzeni. I chociażby teraz widzimy, że te platformy z Marsa pokrywają wszystkie centralne planety i nawet Jowisza. Jeżeli sygnał jest co najmniej o sile 1000 jednostek. Jeżeli sygnał jest dziesięciokrotnie słabszy, to tylko wewnętrzne planety są w pełni bezpieczne przed atakiem. Czyli będziemy chcieli, to znaczy nie w pełni bezpieczne, tylko w pełni dowiedzą się o tym ataku zawczasu. A jeżeli sygnatura jest 10, to nic praktycznie nie ma możliwości podkreślić się na taki dystans do Marsa. Czyli praktycznie dystans stanowiący różnicę orbity pomiędzy Wenus a Marsem. W punkcie największego zbliżenia. Ciekawe, ciekawe. Będziemy właśnie starali się używać tych stacji śledzenia, prawda? Stacji monitorowania głębokiej przestrzeni. Jak my stoimy z produkcją paliwa? Zaczynamy mieć odrobinkę więcej tych zapasów paliwa. Mamy zapasy rakiet. Jak stoimy z produkcją? Za chwileczkę wyplujemy z siebie pierwsze rakietowe patrolowce. Ukończyliśmy kolejny poziom pancerza. Badań nad kolejnym poziomem pancerza. I co my byśmy chcieli zrobić? Być może spróbować stworzyć silniki, które emitują mniej promieniowania elektromagnetycznego spektrum podczerwonym, mniejszą sygnaturę termiczną mają. To może być dobry pomysł. Stworzę ciebie i wtedy. Czy ja dobrego naukowca do tego przydzielił? Pyk, pyk, tak, masz bonus, dobrze. I kolejna rzecz, jaką zrobimy, to postaramy się lepiej popracować, solidniej popracować nad generatorami tarczy i być może nad kolejnym poziomem pancerza. Czemu by nie? Czyli generatory tarcze, prawda, są wtórnie dla nas interesujące, bardziej jako ciekawostka, zabawka, a bardziej opieramy się na używaniu starego, sprawdzonego sposobu, czyli
nałożenia na siebie wielu warstw pomiędzy sobą a naszym oponentem. Ok. Rare Industries Type 1 R Patrolowiec 01. 001 i 002. Nasze dwa pierwsze okręty patrolowe. O, i ukończyliśmy badania nad kolejnym poziomem generatora. I możemy teraz pierwszy plazmowy napęd zacząć opracowywać. Magnetoplazma. Czyli na dobrą sprawę opracowaliśmy, prawda, technologię z zakresu fuzji atomowej. I silnik po prostu polega na tym, że mamy taki generator i część strumienia plazmy, prawda, przekierowujemy do dyszy silnika i ta dysza nie jest materialna, prawda, tylko jest stworzona z nakładających się na siebie bardzo silnych pól elektromagnetycznych, które kompresują i kierują tą plazmę z dala, prawda, w odpowiednią stronę, ale z dala od wszystkich fizycznych obiektów, ponieważ plazma ma tak olbrzymią temperaturę, że wszystko, każdy stop, jaki jest do dyspozycji naszej, byłby zwyczajnie unicestwiony na przestrzeni sekund czy milisekund. Bardzo, bardzo ciekawy koncept. Okej. Coś jeszcze powinienem tutaj zrobić, uwzględnić, pomyśleć, dodać, zakręcić. Chyba nie. Czyli to będzie nasza nowa generacja napędu, której użyjemy do stworzenia pierwszych okrętów z prawdziwego zdarzenia. Więc będziemy potrzebowali jeszcze kilku innych dość użytecznych rzeczy, takich jak maksymalny rozmiar silnika. Wątpię, żebyśmy chcieli aż tak olbrzymi silnik dla naszych okrętów militarnych używać, a dla naszych okrętów cywilnych, cóż, zastanowię się jeszcze, to nasze okręty cywilne obecnie nie są wysokim priorytetem. Mamy bardzo zbudowaną, prawda, flotę rządowych okrętów cywilnych z niedawno zakończonej akcji ewakuacji Ziemi. Co prawda one nie są ani zbyt efektywne, ani zbyt szybkie, ale co były w stanie ewakuować Ziemię, będą w stanie zrobić dużo więcej. Zaczekamy chwileczkę. Wiem, że już mamy nasze pierwsze patrolowce, ale one nie zostały stworzone do samodzielnej operacji. Musieliśmy zaczekać, aż stworzymy nasz dowódczy okręt rakietowy. I teraz to, co możemy zrobić, zajrzeć tutaj. I powinniśmy mieć... Dobra. Stwórzmy jednostkę administracyjną. Centrum patrolowe SOL. Ok, Centrum patrolowe SOL. Przynależysz tutaj. To, co chcemy dalej zrobić, Grupa Obrony Marsa. Oddziel. I to będzie pierwsza grupa. Pierwsza grupa patrolowa. Jesteście przydzieleni do centrum patrolowego i powinniście mieć OK. Jak widzicie, nasze okręty, gdy przyjrzymy się im bliżej, one automatycznie powinny były... Tak, automatycznie wyposażyły dokładnie tyle rakiet, ile im zleciłem wcześniej. Fantastycznie.
I na ten moment okręty nie będą w stanie pogotowia, będą zwyczajnie tylko znajdowały się na orbicie Marsa i mamy pewien problem, którego nie zaadresowałem wcześniej. Otóż obecnie na Marsie posiadamy zdolność, a nie mamy problemu. Z jakiegoś powodu wydawało mi się. Teraz już wam tłumaczę, o cóż takiego mi chodzi. O czym ja bełkoczę tutaj bez ładu i składu. W wersji Visual Basic 6, w poprzedniej wersji Aurory, dbanie o okręty militarne było przypisane do. Mieliśmy infrastrukturę, która mogła dbać o nieskończoną ilość okrętów do pewnego maksymalnego tonażu. Obecnie to, jak działa to w wersji C-Sharpowej, to działa tak, że każda instalacja naprawcza okrętów posiada pewien tonaż, o który jest w stanie aktywnie zadbać. I on jest sumowany. Czyli to nie jest tak, że prawda, mamy ledwie co prawda, te infrastruktury do naprawiania okrętów i możemy miliardy okrętów do pewnego pułapu o miliardy okrętów do pewnego pułapu dbać. Teraz każdy okręt, prawda, dodaje swój tonaż do puli i pula jest określona przez ilość tych struktur naprawczych. Więc mamy troszeczkę zapasu, prawda? Możemy więcej tych patrolowców jeszcze wyprodukować, zanim będziemy musieli wyprodukować więcej struktur dbających o te patrolowce. Więc niniejszym natychmiast to uczynimy, chyba że chcielibyśmy zamontować nowe uzbrojenie. O tym powinienem był pomyśleć wcześniej, bo trzeba to przecież zbadać jeszcze. Ale zobaczmy, jaka różnica byłaby tutaj. Różnica wyrzutni przeciwrakiet jest zerowa. A jaka jest różnica dla ciebie? Ty strzelasz o niemalże połowę szybciej. Nie, o około 25% szybciej, prawda? Czy uważamy, że byłoby to na tyle istotne, żeby próbować upchnąć to w nowych okrętach? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że czekamy na nową generację napędu i w ogóle nową koncepcję tych okrętów. To, co na ten moment zrobimy, to po prostu zlecę produkcję jeszcze raz dokładnie tego samego. Pyk, pyk, pyk. Najprawdopodobniej będę chciał skonstruować co najmniej takie trzy grupy patrolowe. Jak my stoimy tutaj z amunicją, powiedzmy, że 5 modify i powiedzmy, że 9 modify, ok. Okej, bardzo powolutku. Chcę mieć odrobinkę tych rakiet odłożonych na wszelki wypadek. Oczywiście nie chcemy mieć ich też aż tak absolutnie. Właściwie nie chcę mieć aż tak dużo tych rakiet, ponieważ będziemy tworzyli nowe generacje rakiet niedługo, a te stare będą dużo mniej użyteczne zwyczajnie. Chcemy mieć właściwie tyle rakiet, żeby każda z naszych grup patrolowych mogła oddać trzy pełne salwy, prawda, używając trzy pełne zwarcia, prawda, używając wszystkich rakiet w swoich magazynach. W ten sposób. Dodatkowo będę chciał, między odcinkami pobawię się i przygotuję koncepcję bardziej zaawansowanego okrętu patrolowego, używając pewnych specyficznych zabawek, które mamy. Nie będzie to koncepcja zbyt zbliżona do obecnej. I widzimy zasięg, prawda, naszych wyrzutni obecnie.
możemy zobaczyć, jak spory jest to zasięg. Czyli to jest zasięg naszych przeciwrakiet, to jest zasięg naszych rakiet przeciwokrętowych i moglibyśmy na przykład teraz jeszcze na chwileczkę poprosić naszego lidera, aby na chwileczkę aktywował. Okej, okay. Liderze, poproszę Ciebie o. Aktywowanie aktywnych sensorów. I możemy poruszyć jakąś godzinkę. I mamy nasze aktywne sensory. Czyli widzimy, że na ten moment używamy przestarzałych sensorów, które przeciwnika wykryją odrobinkę bliżej niż my możemy strzelać, ale możemy. Momencik, czy ja mogę tutaj pokazać również zasięg? O, w tą stronę. Jak widzicie, z kolei nasze systemy kontroli rakiet posiadają zdolność do kontrolowania rakiet na znacznie większym zasięgu. Czyli jeżeli porównamy sobie sensory aktywne do naszego systemu w kontroli uzbrojenia, widzimy, że nasze sensory są relatywnie słabsze, ale to dlatego, że te siły patrolowe będą działały tylko i wyłącznie w oparciu o nasze, moi drodzy, sensory pasywne, prawda? Rozmieszczone na rozmaitych światach. Więc to jest nasz zamysł. I dodatkowo możecie zobaczyć na mapie pakiety minerałów. Jak pamiętacie, przesyłamy minerały, prawda, ze rozmaitych naszych cywilnych kolonii na Marsa i możecie zobaczyć te minerały, które lecą, prawda, w stronę Marsa i zostaną tutaj przechwycone. Ok, tego nie chcę mieć cały czas na ekranie. To. Troszeczkę za dużo tutaj informacji na ten moment. Wyłączymy Ciebie. Mówisz co? Wyłączymy Ciebie. Ok. I aktywne sensory. Zostawimy sobie nadal aktywne. Oddalimy. To się dość dużo tej informacji nam nakłada zwyczajnie. Dobra, to co zrobimy, to po prostu wyłączymy te sensory na ten moment, czyli tu sensory aktywne dezaktywuj. Ok, możemy znów zacząć poruszać się o jeden dzień do przodu. Mam kilka pomysłów, które będę chciał tutaj między odcinkami spróbować zaimplementować. Zobaczymy, czy mi się to uda. To właściwie może zacznę wam opowiadać, skoro nic innego mega ciekawego się nie dzieje obecnie. Otóż możemy tworzyć, moi drodzy, ja bym potrzebował do tego odpowiedniej technologii. Czyli nieważne, tego na ten moment jeszcze nie będziemy tworzyli. Przypomniało mi się, jakiej technologii nam brakuje. Otóż króciutko, jeżeli chodzi o samą koncepcję, a to, że jej nie możemy zastosować na ten moment, to jest inna kwestia. Nie wiem, moi drodzy, czy czytaliście Webera, czy czytaliście książki z Honorverse o Honor Harrington. Bardzo, bardzo, bardzo fajna space opera. Bardzo serdecznie ją wam polecam. Chyba przeczytałem większość książek. A z 5-6 razy, połowę po polsku, połowę po angielsku, tych podejść, prawda? Bardzo, bardzo, bardzo fajna, wciągająca seria. I w tej serii jest zastosowane jedno rozwiązanie technologii militarnych, które mi dość odpowiada. Jak zapewne pamiętacie, nasze okręty mogą holować inne okręty.
Więc na przykład nasze okręty militarne mogą holować za sobą zbiornik, po prostu obiekt bez silników, wypełniony tylko i wyłącznie na przykład wyrzutniami rakiet i sensorami pozwalającymi na kontrolę tych rakiet po ich wystrzeleniu. I wtedy możemy użyć, prawda, tych wyrzutni rakiet, których nie można ponownie używać samoczynnie, wyrzutni pudełkowych, prawda, czyli na przykład niemalże zbliżonej do katiuszy po prostu. Rakiety ułożone w rzędach i wystrzelone, prawda, bez możliwości, bez żadnych systemów ładowniczych. Tylko że żeby później te rakiety z powrotem w pudełkach umieścić, to jeżeli się nie mylę, potrzebujemy technologii, która zwie się logistyka Boat Bay. I to nawet nie Boat Bay, tylko kolejny poziom tej technologii. I my, prawda, nie mamy żadnego adekwatnego logistyka. Co będzie problemem? Będę musiał to spróbować jakoś rozsądnie zaadresować. Użyjemy biologa, żeby zaczął pracować nad tą technologią. Później, żeby uzupełnić te rakiety w tych zewnętrznych pudełkach, prawda, będziemy musieli umieścić pojazd, który wystrzelił te rakiety, które ma puste, zwyczajnie wyrzutnie, wewnątrz hangaru. I na ten moment nawet nie widzimy technologii hangaru. To będę musiał zaadresować. Ok. Oczywiście w tym tempie to mogę się ugryźć w 4 litery, a nie zrobić coś porządnego. Dobra, zabiorę tobie laboratorium i przydzielę raz jeszcze tobie. Jest to częściowe marnotrawstwo, prawda, ale spróbujmy to zrobić w ten sposób. I w ten sposób, zamysł prosty, prawda, nasz główny okręt militarny opancerzony z sensorami holuje za sobą bardzo małą popierdółkę, którą bardzo trudno wykryć, która nie ma aktywnych emisji sensorów. I ta mała popierdółka, prawda, przy użyciu aktywnych sensorów z głównej jednostki namierza wrogów. Wystrzeliwujemy, prawda, olbrzymią salwę naraz, ponieważ wszystkie rakiety zwyczajnie naraz z tych pudełkowych wyrzutni są wyrzucone, więc pierwsza salwa przeciąża systemy obrony punktowej przeciwnika i zwiększa efektywność całej reszty starcia. A w tym momencie, zależnie od tego, jak potężny jest przeciwnik, możemy albo porzucić za sobą to pudełko pozbawione już rakiet, zupełnie puste, albo nadal je za sobą targać, prawda? Zależnie, czy na przykład działamy zaczepnie, czy działamy obronnie, zależnie od tego, jak silne są wrogie zgrupowania w systemie, etc., etc. Jeżeli musimy uciekać, prawda, żeby przetrwać, no to możemy poświęcić dużo, 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 prawda, tańsze, dużo tańszy pojazd pozbawiony silników, a możemy też, a w niektórych sytuacjach, prawda, jeżeli chcemy aktywnie związać przeciwnika walką, a spodziewamy się wygrać, możemy odczepić ten pojazd i wrócić po niego w przyszłości. Jak widzicie, nasi prywatni przewoźnicy wymieniają starsze okręty na nowsze okręty, ponieważ będą teraz te okręty używały silników jonowych. Więc to jest dodatkowy bodziec dla prywatnych przewoźników, aby wymieniać okręty. Jeżeli jest dodatkowy zakres technologii, o którym można ulepszyć własną flotę, prawda? Czyli mamy naszą pierwszą flotę, flotylę, czy jakkolwiek powinniśmy to nazwać, pierwsze 3 patrolowce. Skończyliśmy budowę rafinerii paliwa. Powiedzcie mi,
Kryzys paliwowy wydaje mi się, że mniej więcej się na ten moment zakończył. Jaki jest przyrost paliwa rocznie? Czy ja mogę gdzieś to łatwo zobaczyć? Czy ja mogę gdzieś to łatwo zobaczyć? Wydaje mi się, że tak nie za bardzo mogę to łatwo zobaczyć. Być może tutaj? Tak, tutaj mogę zobaczyć. Czyli produkujemy 13,8 miliona litrów rocznie. Czy wydaje mi się to być adekwatne? Ile mamy tych instalacji? 300. Tak, wydaje mi się to być na ten moment adekwatne. To, co będę chciał zrobić teraz, to najprawdopodobniej przeznaczyć odrobinkę na Akademie Militarne, ponieważ za długo posiadaliśmy tylko jedną Akademię Militarną. Akademie Militarne szkolą zarówno naszych oficerów, naszych administratorów, jak i naszych naukowców. Więc jak najbardziej chciałbym zobaczyć odrobinkę więcej. A, dlatego dałem 9, bo już my mamy jedną, a chciałem mieć 10. Oczywiście to dość długo zajmie, ale niech mi będzie. Może tutaj dam 40 i tutaj dam 25. Ok. Bardzo powolutku, ale do celu. Pyk, 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 pyk. Przyspieszmy odrobinkę może tempo upływu czasu. Jestem bardzo ciekaw, co sądzicie na temat tego, jak nasza rozgrywka tutaj działa. Czy odpowiada wam to, moi drodzy, że odgrywam, staram się odgrywać rolę, prawda? Staram się uwzględniać to, co jednostki administracyjne w świecie przedstawionym są w stanie zrobić, a czego zrobić nie są w stanie, jaki jest ich stan wiedzy, etc. Czy wolelibyście, żebym bardziej skupił się na, zamiast na snuciu tej opowieści, to bardziej skupił się na min-maksowaniu i grze w grę do pełności wykorzystania silnika i mechaniki rozgrywki? Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach, a ja na ten moment dziękuję wam serdecznie. Między odcinkami jeszcze nie będę projektował nowej generacji okrętów, bo czekamy na lepszą generację silników, czekamy na badania z zakresu możliwości zadokowania mniejszych jednostek, żeby przeładować wyrzutnie pudełkowe i kilka innych rzeczy. Więc komisyjny zapis, bo pamiętajcie, że Aurora sama z siebie już się nie zapisuje, tak jak w wersji Visual Basic 6. Trzeba proaktywnie zapisywać, inaczej tracimy cały postęp. I życzę wam po prostu miłego dnia, miłego weekendu, jeżeli oglądacie to na żywo. Na żywo, prawda, w cudzysłowie, tego samego dnia, co nagrywam. I do zobaczenia w następnym odcinku. Hey, hey!